kręcić film. Człowiek, który mówił mi, że 180, ja napisałem odwrotnie, on zmienił swoje życie, proszę Państwa, o 160 stopni. Mieszkał kilkanaście lat w Nowym Jorku i tam nawet 100 metrów nie przebiegł, mimo że słynny nowojorski maraton. Ważył 130 kilo i nagle on będzie biegł, proszę Państwa, on rozgrzewkę sobie robi, ten pan bowiem będzie biegł rok 66, czyli prawie 4000 kilometrów, samotnie przez Stany Zjednoczone. Twoje życie się dlaczego tak zmieniło? Naprawdę o 360 stopni. Zanim powiem, dlaczego moje życie się zmieniło, czy się wcale nie zmieniło, to zmienił je ostatnio Janusz, kiedy zadzwonił do mnie i powiedział, że chce, żebym z Wami wszystkim wybrał się tam na tę górę. Ja to teraz nawet nie wierzę, że tam idę, ale... Powiedz jeszcze, przepraszam Cię, jak byłeś dzieckiem, to co babce powiedział? Tak, te 30 lat temu pamiętam, gdzieś tam przeczytałem jakąś informację, że wspinają się na Mount Everest. I mówię wtedy do mojej mamy, mówię, patrz, mamo, też kiedyś tam pójdę. No tak, synku, tak. Zadzwoniłem do niej i mówię, mam fajnie, że kiedyś gdzieś tam mówiłem Ci, że kiedyś że pójdę na Mount Everest. A mówię, no pamiętam, jeszcze masz to w głowie, ja wiesz co, właśnie idę. I była cisza, myślałem, że mama tam zabrała jakiś chłopu, ale coś opuściła z rąk. A odpowiadając na pytanie, co się stało, że się zmieniło moje życie, był taki moment, miałem lat 17 czy 18, wyjechałem do Stanów. Życie tam nabrało troszeczkę innego sensu i jedyne, co robiłem, to tyle. Chodziłem tam do szkoły, prawie trochę pracowałem i niestety ten styl życia, styl bycia tam, zapuśnięcie się tą Ameryką wtedy, gdzie to były początki lat 90. No trochę mnie zmieniło. Ważyłem prawie 140, nie 130, 140 kilo. Ja nawet nie wiedziałem, że tam jest coś takiego jak maraton w Nowym Jorku, który jest tak kultowy. I dopiero jak zacząłem biegać w 2015 roku, dopiero wtedy ktoś mi powiedział, a wiesz, ty tam mieszkałeś, tam jest taki fajny maraton, nigdy tam nie przebiegłem. W życiu nie wiedziałem, że coś takiego tam jest. A mój brat, który ukończył nie jeden zresztą maraton, zapisał mnie na siłę na jakiś bieg w 2015 roku. I od tego się zaczęło moje bieganie i rzucanie wagi. Dzisiaj waży 92. To jeszcze nie jest to, co powinno być, ale ze 140 na 92 od kwietnia 2015 roku to uważam za sukces. No tak, rzeczywiście to jest wielki sukces. O tobie by można wyczytałem i film, i książkę. Jesteś Polakiem, ale z pochodzenia? Serbia. Ale to dalekie pochodzenie. Bardzo dalekie. Także jestem Polakiem. A co do Stanów, co do rozgrzewki na Mount Everest, to tak, to jest taki pomysł dla Jurka Owsiaka, żeby przebiec rok 66 w Stanach. To jest niecałe 4000 kilometrów. Od Santa Monica do Chicago. To będzie projekt na 2020 rok. Jest taka rozgrzewka trochę. Znakomicie, dziękuję bardzo. Wśród nas jest jeszcze jeden biegający człowiek, którego rekord polski na 400 metrów przez płotki na Marek, ile to lat już jest? 17,5. Bardzo Cię proszę. To teraz tak. I jesteśmy razem w grupie. No właśnie, o, i właśnie dzisiaj się dowiedziałem, że jesteście razem w grupie. Tak, tak, ale absolutnie no, nie będziemy chyba tyle biegać, zwłaszcza, że... Znaczy, ty jeszcze przebiegniesz tylko troszeczkę tam. U mnie pewne wskaźniki no, w grubą są, to ze 140 do 90, u mnie z 66 do 80. Także dobrze, że mam czarną koszulkę, bo bez czubla. Ta sylwetka sportowa już przeszła do historii. Marek, twój kolega, Artur Bastyka, jest najwybitniejszym, jak mówię, na świecie znawcą himalaizmu, bo wstaje w nocy, pokazuje zdjęcie i on opowiada całą historię wszystkich 14-8 tysięcznych. Tak, ja, a ty? Ja jeszcze nie, ale to było starturem, to było tak, że ja w ogóle nie spodziewałem się tej wiedzy. To było kiedyś tak, że rzeczywiście zaskoczył. Gdzieś tam mu pokazałem jakiś artykuł w internecie i tak, no to jest to między drugą bazą, która jest na tej wysokości, a tam jest później takie przejście, zaczął mi to opowiadać, ja mówię, Boże, skąd to wiesz, bo ja się interesuję i rzeczywiście im dłużej się z nim rozmawiało,
typ wykazywał większe zamiłowanie. No szkoda, że z nami nie idzie. A powiedz, co ciebie skłoniło, żeby iść? Bo przecież jesteś też z odmiennej dyscypliny. Pustka. Pustka. Sport to były wyzwania. Były bardzo ważne wyzwania. Były wyzwania takie, które... No jeżeli ktoś myśli o zdobyciu do tego medalu olimpijskiego, to jest jakiś święty grał w sporcie. No niestety się nie udało. Ale 27 lat takiej kariery ciągiem, każdy dzień był wypełniony myśleniem o tym jednym najważniejszym celu. I sport się skończył. Zacząłem pójść do pracy, taka codzienność i no, czegoś brakowało. To rosło. Gdzieś tam człowiek się zastanawiał, jak ułożyć sobie życie, żeby wstając rano odzyskać to, co było wcześniej. Czyli wstaję po coś, żeby coś zrobić, coś osiągnąć. I od pewnego momentu zacząłem reagować na Everest jak dziecko, reaguje na prezent, bo się dowiedziałem, że jest taka wyprawa i jest jedno wolne miejsce. Mówię, okej, okay, to jest mój pierwszy sprawdzian. Pójdę, zobaczę, poczuję. Jak zrozumiem, że to jest moje powołanie, to będzie pierwszy krok w takiej no, dłuższej perspektywie. Po to, żeby postawić sobie ten cel, żeby codziennie rano wstawać, spojrzeć na to zdjęcie i powiedzieć, że wejdę tam. No właśnie zaskoczenie jest, że może przekażesz swoją energię twojej koleżance. Bo dzisiaj zauważyłem, że przyszedłeś tu z medalistką Mistrzostw Europy Sofią. Jest Sofia? No, chodź sobie, Sofia, powiedz, czy ty kochasz go? Chodź. Nie chcesz? Sofia, nie chodź. Ale Sofia będzie biegać z nami 10 listopada, bowiem ta cała ekipa, która jedzie do Katmandu organizować bieg, na czele z Januszem Rozumem, sędzią międzynarodowym, przyjeżdża tutaj, żeby świętować 10 listopada przygód Piłsudskiego. Ja wam tylko to pokażę. Tam można będzie przebiec kilometr, dwa, trzy, ile się chce. Jakie są medale? Kilometr, dwa, trzy, tak, ale to my tam musimy trochę więcej. Ja biorę do tego biegania, także my tam możemy się trochę pobawić, ale tempo ja ustalam, bo ja tak wolniejszy jestem. Dawam, jak państwo, medale są polsko-nepalskie, pisane w języku angielskim i polskim, dlatego że będą dostawać to również osoby, które mieszkają albo przyjadą. Stąd też nie zdziwcie się, że raz jest pisane Katmandu po polsku, raz po angielsku Katmandu. No i nasi tłumacze mówili, że powinno być Himalajas, ale Nepalczycy mówią, nie, myśmy przyjęli wersję Himalaja. I tak została wersja, jaka obowiązuje tam Himalaja, chociaż obie wersje są poprawne. Tak, to będzie ciotko, proszę tego nie zabierać, bo to są... No trzeba zdobyć, a nie zabrać. Tak, właśnie. Znaczy, to wystarczy, nie, są tacy oczywiście, nie ma jakichś przykład, którzy będą tam biegać 100 km, zadeklarowali od razu. Od skoku, od skoku. Kto chce biegać 100 km?